Wiecie, tak jak słuchałem, to naprawdę w sercu, od samego początku, Bóg daje bardzo solidne napomnienie. Ciało jak zwykle się wierci. Kto rzeczywiście to przeżywa, to wie, o co chodzi. Ciału to nie pasuje. Ciało lubi oglądać to, co ogląda, lubi się tym cieszyć. To, co widzi, lubi kosztować. Ciało nie lubi jeść tego, czego nie ma. Ciało lubi jeść to, co widzi. Lubi sobie też wyobrażać oczywiście jedzenie, ale lubi za chwilę je otrzymać. To ciało nie potrafi iść przez wiarę. Ono chce to mieć. Ono chce mieć teraz i tu. I właśnie dzięki Bogu za to, że dał nam Chrystusa. Że to się może rzeczywiście dokonywać, kiedy tak właśnie słuchałem, to jeszcze bardziej dotarło do mnie, że właśnie rzeczywiście Biblia dzieli się na dwie grupy ludzi. Na ludzi wierzących i niewierzących. Tam jest ten element, który pokazał Paweł w tym liście do Hebrajczyków, ten obłok tych świadków, tych bohaterów wiary, których pokazał. To jest właśnie jakaś grupa ich wyłuskana, można powiedzieć, jakaś grupa, jakaś liczba wyciągnięta ich, ale dzięki Bogu za to, że Bóg do tej grupy chce dołączać następnych. Dzięki Bogu za to, że chce, aby następni mogli dołączać do tej pięknej społeczności bohaterów wiary. Ale też jest grupa, którą różnie by nazwali, faryzeusze, sadyceusze, którą by mogli nazwać jeszcze innymi imionami ze Starego Testamentu, którzy nie wierzyli, którzy swojej niewierze coraz bardziej zatwardzali swoje serce. I tych Biblia pokazuje, i tak właściwie od samego początku pokazuje właśnie te dwie grupy. Od samego Ogrodu Eden po samą Księgę Objawienia, ostatni rozdział, że ci, którzy wierzą, ci będą rzeczywiście wołali, ci będą rzeczywiście oczekiwali dnia Chrystusowego. I tak widzimy to wyraźnie, widzimy to tak szczególnie, ale właśnie jeszcze tak naprawdę możemy to dopiero zobaczyć, kiedy zobaczymy, dokąd zmierza nasze ciało. Kiedy zobaczymy, jak straszną rzeczą jest zaufać temu ciału. Taką rzecz chciałem wam opowiedzieć. Było takich trzech ludzi, którzy wzięli się za przesadzanie drzew. Nie wiedząc o tym, jak należy je przesadzać, kiedy należy je przesadzać, jak należy to robić. To jest tylko pewnego rodzaju obraz. Wzięli się za to i zaczęli je wyciągać, gdzieś tam przekładać na inną ziemię. Stanęła koło nich, jak już oni to robili, pewna osoba i mówi: co wy tu robicie? Przecież to ani czas, ani jak to, no w ogóle ani nie takie. No ale oni po prostu nie wiedzieli o tym. Zrobili to. No i później tak naprawdę przez swoją głupotę w rezultacie, ale zrobili to. Zrobili to i złożyli to Panu w tej nieświadomości tego. To nie było wystawianie Pana na doświadczenie, ale zrobili to i złożyli to Panu, co będzie. I w rezultacie zrozumiałem dzisiaj jeszcze bardziej to, że potrzebne do tego, żeby coś się dokonało, żeby się to udało, potrzebna do tego była właśnie woda. Żeby później te przesadzone drzewa mogły się przyjąć, potrzebowały dużo wody. I zrozumiałem dzisiaj, że Bóg przez swojego Syna Jezusa Chrystusa właśnie nawadnia nas, żeby nasza wiara wydała piękny efekt. Później mogły te osoby przejść i zobaczyć, że większość już z tych przesadzonych drzew, które nie powinny w rezultacie urosnąć, co się okazuje, one zaczęły z powrotem się przyjmować. I w rezultacie tak dzisiaj jeszcze bardziej naprawdę zrozumiałem, że wiara to jest właśnie to, kiedy pozwalamy Chrystusowi, żeby nas nawadniał. Wiara to jest to, kiedy otwieramy swoje serce na Chrystusa, żeby tą wiarę mógł w nas budować, w tą wiarę mógł w nas wzmacniać, tą wiarą mógł nas kształtować. I wtedy rzeczywiście to
jeszcze bardziej się, co z tym łączy, ten wzrost z wiary w wiarę. Dlatego pisze właśnie do nas sługa Boży. Z wiary w wiarę wtedy mogą wzrastać i wtedy rzeczywiście mogą widzieć, że to wszystko, co Bóg daje, też się przyjmuje. Wiecie, tak chciałem, żebyśmy tylko na chwilkę jeszcze otworzyli list do Rzymian, 4 rozdział. Było czytane z następnych rozdziałów. Chciałbym, żebyśmy przeczytali z 4. Fragment tam bardzo dobrze znany. W rezultacie moglibyście go cytować z pamięci, a ja chciałbym go jednak przeczytać. 4 rozdział. 19 werset. O Abrahamie jest napisane: i nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat, oraz obumarłe łono Sary. I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu. Był na tej ziemi właśnie ten Abraham, który słysząc obietnicę, mając, jak tu jest napisane, około 100 lat, widząc obumarłe ciało swoje oraz obumarłe łono tej Sary, jednak uwierzył, że Bóg spełni to, co obiecał. Wiecie, łatwo się nam mówi, kiedy nie jesteśmy w jego sytuacji. Łatwo się mówiło tym przyjaciołom Joba, kiedy nie byli w sytuacji Joba. Jeden przez drugiego mądrości swoje wykazywał i coraz to piękniejsze mowy prawił. Ale tak naprawdę to Joba wiara była doświadczana, nie tych przyjaciół. Bardzo często, kiedy ktoś jest w doświadczeniu, łatwo się mówi, ale kiedy rzeczywiście spojrzymy na tych, którzy w tym doświadczeniu trwają, to myślimy sobie, chwała Bogu za to, że zachęca to nas, żebyśmy postępowali tak samo. I rzeczywiście, jak mogłem też słyszeć, to od początku też tutaj było mówione, co Szymcio czytał, później też i mogliśmy dalej słyszeć, ileż to razy patrzymy na siebie i widzimy nas. I widzimy naprawdę nas. Ja tu po raz kolejny coś powtarzam, ale nie raz patrzysz na siebie i naprawdę, kiedy szczerze na siebie spojrzysz, kiedy ja spojrzę na siebie szczerze, to możemy powiedzieć, że widzimy coś umierającego. Możemy w tym sensie umierającego, że widzisz coś, co rzeczywiście właściwie nie potrafi żyć tak jak Chrystus. Widzisz coś obumarłego, widzisz coś i pytasz się Boga, czy jest możliwe, żeby tak piękną rzecz sprawić z tego czegoś, żeby z tego czegoś to powstało coś, co może będzie uwielbiało jeszcze tak potężnego Boga, tak cudownego Boga, czy jest to w ogóle możliwe? I chwała Bogu, naprawdę chwała Bogu za to, że Bóg się tak cudownie o nas troszczy. Przypomina nam, naprawdę przypomina nam w swojej potężnej łasce, że jest to możliwe, bo On to powiedział. Bo On to powiedział. Abraham chwycił się Boga, dlatego że to pochodziło od Niego. Gdyby mu ktokolwiek inny to powiedział, gdyby to nawet powiedziała mu jego żona, mogłaby mu to mówić, ale nie uwierzyłby to w to, myślę, jestem tego pewny, tak jak gdyby powiedział mu to Bóg. Powiedział mu to Bóg i on dlatego uwierzył, bo wiedział, dokąd Bóg go prowadził, kiedy wyciągnął go z tego Ur Chaldejskiego. I widział to przez w swoim życiu, do czego Bóg go prowadził, dlatego uwierzył Bogu i co oglądał? Oglądał piękną Bożą obietnicę. Chociaż naprawdę widział obumarłe ciało swoje, widział coś, co właściwie już nie powinno wydać życia. Coś, co nie powinno być już życiem. Chwała Bogu za to, że my patrząc na siebie mówimy, to jest niemożliwe, żeby z tego było takie życie. Żeby z tego było coś tak pięknego. To jakbyś wziął kawał kamienia i powiedział, że z tego teraz upieczesz niezłą drożdżówę. No weź kawał kamienia i upiec z tego drożdżówę. No powodzenia. Ale dzięki Bogu za to, że Chrystus ma moc rozbić wszystko i na nowo czyni swoje potężne dzieło i czyni to dlatego, bo On to powiedział. W Łukasza jest napisane, w Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale, 31 i 32 wersecie, Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, abyś nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Tutaj właśnie i to
dotyka mojego serca, kiedy właśnie Bóg mnie dzisiaj zachęcił po raz kolejny tą właśnie wiarą, to także i to dotyka się mojego serca, że sam Chrystus stawia się za nami, aby nasza wiara przeszła próbę. My widzimy, jak Piotra wiara ogromną próbę przeszła. Naprawdę, ten człowiek oglądał Chrystusa na swoje oczy. Ten człowiek później, kiedy był tam pytany, czy jest uczniem tego Jezusa Chrystusa, się jego wyparł, ale ten człowiek to ten sam człowiek, co i my. On jest takim samym człowiekiem, jak i my, w takim samym ciele, jak i my. Zrobilibyśmy tak samo. Gdy nie Chrystus, zrobimy tak samo. Kiedy przyjdzie takie doświadczenie, że trzeba będzie oddać swoje życie, ale chwała Bogu za Jezusa, że On stawia się za nami, aby nasza wiara okazała się wytrwałą ponad tortury, ponad śmierć, ponad wszystko. Sam Chrystus stawia się za nami. Również tak jak stawiał się za Piotrem, tak widzimy przecież w tej modlitwie arcykapłańskiej, że stawia się za tymi, którzy naprawdę szukają Boga, którzy szukają Go całym swoim sercem. Tam oręduje właśnie za nimi Chrystus i chwała Bogu za to. Gdyby nie urędował, naprawdę to nie ma odwrotu. Nawet gorzkiego płaczu by nie było. To samo bym zrobił jak Piotr, nawet nie potrafił gorzko zapłakać. Nawet dużo jeszcze gorzej bym zrobił niż on. Ale Chrystus orędował za Piotrem. Mówi, ja wstawiałem się, ja prosiłem za Tobą, aby nie ustała wiara Twoja. Żeby ta Twoja wiara przeszła próbę. Prosiłem za Tobą, sam Chrystus, sam Syn Boży. Wiecie, to jest, nawet kiedy to czytamy, to jest taki, jaki to jest ogromny zaszczyt. Nikt na tej ziemi nie bylibyśmy w stanie za to zapłacić. Nikt na tej ziemi nie ma takiego upodobania w oczach Boży, jak Jego Syn. I w tym Synu ci, którzy są Mu wierni. Ale ten Syn właśnie, jako jedyny, będący na tej ziemi, wtedy Bóg miał w Nim całkowite upodobanie. I teraz ten Syn, wiecie, to jest coś cudownego. Ten Syn stawia się za Tobą, za mną, za takimi jak my. Chwała Bogu za to, żeby nasza wiara nie ustała. Dzięki Bogu za to, bo gdyby nie to, właśnie tak jak mówimy, ta wiara łączy się ze wszystkim, z naszą codziennością, ta wiara łączy się z tym, co przeżywamy. Naprawdę, kiedy patrzę na to już w przebiegu kilku, nawet naprawdę już długich lat w sumie, patrzę na to, gdzieś obserwuję to wszystko, co się dokonuje, to powiem Wam szczerze, ja to widzę i to mnie trzyma przy Chrystusie, że nie widzę wiary, która po prostu tylko udaje, ale jeszcze widzę ludzi dzisiaj na tej ziemi, którzy w przebiegu tych lat, których ich znam, to widzę, że wielu odpadło, wielu poszło w swoją wyobraźnię, wizję, ale też są ci, którzy trwają do dzisiaj w wierze Chrystusa. Dziękuję za to Bogu. To mnie zachęca i taką zachętą wierzę, że każdy z nas ma być dla siebie. Taką zachętą mamy być dla siebie nawzajem. Ja wiem, każdy z nas to wie, że Chrystus nas zachęca najbardziej, ale Chrystus właśnie daje nam po to siebie nawzajem, żebyśmy zachęcali się nawzajem, widząc siebie oczami, tymi, które jak teraz widzimy, siedzimy, jesteśmy na tej ziemi, widzimy, ja widzę Twoją twarz, Ty widzisz moją, ja widzę Ciebie, Ty widzisz mnie i Chrystus właśnie powołuje nas do tego, żebyśmy taką wiarę w nas oglądali. Wiarę Chrystusa, taką w nas oglądali, dlatego się tym też zachęcali. Ogromna płynie z tego zachęta. Zobaczycie, że nieraz miałem doświadczenie w swoim życiu, gdzie już naprawdę, jak to już było też wcześniej powiedziane, gdzie diabeł próbował mi powiedzieć, nie dasz rady, wytrwasz jeszcze rok, może uda ci się dwa i klapa, nie pociągniesz. Nie dasz rady, padniesz i koniec. Załatwiłem wielu, załatwię też i ciebie. Ale jakim ogromnym zachęceniem dla mnie było jedno, podstawowe, to to, że ten Chrystus zwyciężył. A dwa, że Jego zwycięstwo mogę oglądać swoimi oczami w tych, którzy się Go trzymają. Tu nie chodzi o to, żeby komuś chlubić, ale żeby Go zachęcić, żebyś się jeszcze bardziej trzymał. Żeby tych, którzy się trzymają, żeby jeszcze mocniej się mogli trzymać, bo są wielkim świadectwem. Naprawdę dziękuję Bogu za to, że dzisiaj daje nam świadectwa tego, co czyni w Marka, 2 rozdziale.
To wypowiedziany jest jeden właściwie werset, taki prosty. Jezus, a gdy Jezus przechodził, ale wiemy, że to chodzi o Jezusa, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego przy tle i rzekł mu, pójdź za mną. I wstał i poszedł za nim. Wiecie, łatwo się to przeczyta teraz nam. On siedział przy tle. On miał zadanie, to był urzędnik państwowy. On siedział tam, tam byli żołnierze, miał pilnować tego, żeby cło było dobrze zbierane. Podchodzi do niego nie ktoś w odświętnych szatach, nie król, który przyjeżdża z całym swoim orszakiem żołnierzy, zdobywa miasto, następnie mówi do Mateusza, do Lewiego, chodź. Ale przychodzi ten Chrystus. Ten wspaniały Pan. Nie w miękkich szatach. Nie z pałacu tutaj pochodzący. Ale przychodzi On. Widzi Go siedzącego. I mówi Mu, pójdź za mną. I co robi wtedy Mateusz? Mówi, nie, no jak ja, zaraz pójdę za Tobą i co będzie dalej? Mam tak aż uwierzyć, że teraz jak za Tobą pójdę, to będzie dobrze? Aż tak mam uwierzyć? Zostawić to wszystko? Mógłbym mieć milion zastanowień, znaków zapytania w tym momencie. Ale co on robi? Wstaje i idzie za Chrystusem. Wstaje i idzie za Chrystusem. Co w nim to spowodowało? Czym też Chrystus napełnił jego serce? Co otrzymał? Co spowodowało, że wstał i poszedł za Chrystusem? Otóż wiarę. Właśnie wiarę, że to jest właśnie Chrystus, że to jest ten Jezus Chrystus. Chwała Bogu za to. Bóg tak dzisiaj i myślę, że wielu z nas to, a daj Boże, żeby też i wszyscy mogli to przeżyć. Ale myślę, że jestem tego pewny, bo wiem, co się ze mną też dzisiaj Bóg czyni. Po raz kolejny Bóg mówi, chodź za mną. Chodź za mną. Możesz mieć dużo rzeczy. Możesz mieć w tym momencie nie wiadomo jakie odpowiedzialności na swojej głowie. Jakiekolwiek rzeczy, które sobie często sam też może na nią wkładasz. Ale Chrystus mówi, pójdź za mną. Co jest wtedy ważniejsze? Mateusz mógłby powiedzieć Lewi, mam pojutrze szkolenie. Jak pójdę za tobą, to nie będę przeszkolony. Nie będę miał pieniędzy, a może mnie ukarzą za to, że zostawiłem teraz całe te pieniądze wraz ze strażą i poszedłem za kimś takim. Może to mi zrobią, może tamto mi zrobią. Wstał i poszedł. I chwała Bogu za to, że jeśli człowiek zobaczy Chrystusa wiarą, oczami wiary, to nie ma czegoś większego. Pójdzie, wstanie i pójdzie. Po prostu zostawi wszystko. Wstanie i pójdzie. Dostanie taką siłę od Chrystusa, że powiedzą o nim głupiec. Największy głupiec. Przecież mógł się tak dorobić. Jeszcze trochę i może byłby najbogatszy. Jeszcze trochę mu tylko może brakowało. A on zostawił to wszystko i poszedł. Chwała Bogu za ten obłok, że w tym obłoku widzimy, że są następni. I widzimy, ta Biblia właśnie tak jest przepełniona tymi. W drugiej Mojżeszowej z kolei, w trzecim rozdziale czytamy już na koniec. Ostatni fragment chciałem przeczytać. Z drugiej Mojżeszowej tutaj było właśnie wspomniane. Trzeci rozdział. Od 10 wersetu. Mówi Bóg do Mojżesza. Przeto teraz idź, posyłam cię do Faraona. Wyprowadź lud mój, synów izraelskich z Egiptu. A Mojżesz rzekł do Boga, kimże jestem, bym miał pójść do Faraona i wyprowadzić synów izraelskich z Egiptu? Widzimy, Bóg mówi do swojego sługi, wyprowadź synów izraelskich z Egiptu. Także i tutaj, gdybyśmy chociaż chwilę zatrzymali się nad tym dłużej i pomyśleli sobie o tym, wiecie, to nie jest pójście do sklepu, to nie jest pójście, przeniesienie czegoś, to nie jest wykonanie jakiejś tam sobie pracy, to jest wyprowadzenie Izraela z Egiptu, całego ludu Bożego, wyprowadzenie naprawdę licznego,
w rezultacie naprawdę ciężkiego ludu z Egiptu, a co więcej, z rąk tego, który sobie tych ludzi wziął, żeby wybudowali mu miasta dla jego chwały. Oni mieli mu budować miasta. I Bóg sobie wybiera. I Mojżesz ma doświadczenie, ale w 12 wersecie czytamy i odpowiedział: będę z tobą, Bóg mówi, będę z tobą, a to będzie dla ciebie znakiem, że ja cię posłałem. Gdy wyprowadzisz lud z Egiptu, służyć będziecie Bogu na tej górze. A Mojżesz rzekł do Boga: gdy przyjdę do synów izraelskich i powiem im, Bóg ojców waszych posłał mnie do was, a oni mnie zapytają, jak jest imię jego, to co im mam powiedzieć? Widzicie? Już Mojżesz mówi, idę. Ale co im wtedy mam powiedzieć, kiedy mnie zapytają? Zobaczcie, tu się odbywa naprawdę niesamowita rzecz. Mojżesz wierzy, Bóg i wysyła Mojżesza. Mojżesz ma doświadczenie, ale Mojżesz wierzy, że Bóg mu odpowiada, będę z tobą. Kogo większego mógł mieć Mojżesz? Kogo większego z sobą mógł do Egiptu zabrać Mojżesz, żeby to rzeczywiście się mogło wypełnić? Kogo większego my możemy zabrać z sobą, żeby słowa a propos wiary mogły się wypełnić? Przecież mamy Chrystusa. Mamy Chrystusa, na którym właśnie wypełniło się najcudowniejsza Boża obietnica. Większej obietnicy, piękniejszej, nie było i nie będzie. Jest nasza obietnica połączenia jeszcze z Nim, ale dzięki Chrystusowi to się właśnie dokonało. Dzięki Jezusowi Chrystusowi, chwała Bogu za to, że Bóg mówi, będę z tobą. W Jezusie Chrystusie wiemy, jak miał być nazwany. Immanuel, co się wykłada, Bóg z wami. Chwała Bogu za to. Kogo większego? Kogo większego? Świat powołuje bardzo często przeciwko nam swojego Pana, diabła. Diabeł bardzo często mówi, ja tu jestem Panem, ja tu rządzę. A wtedy, dzieci Boże, człowiek nieświadomy, człowiek bez wiary, zacznie trząść portkami i mówić rzeczywiście, chyba się schowam, ale dziecko Boże, i daj nam, Panie, żebyśmy mieli taką odwagę, może powiedzieć, przegrałeś, bo jest ktoś większy od ciebie. Jest Bóg, który zwyciężył w Jezusie Chrystusie. Raz na zawsze złożył ofiarę. Została złożona ofiara i zwycięstwo jest pewne i pełne. I chwała Bogu za to. Chwała Bogu. Ja dziękuję Bogu naprawdę po raz kolejny z ogromną zachętę. Dlatego tu było powiedziane, dlatego jeszcze bardziej zrozumiałem. Naprawdę na świadectwo. Myślę, że to akurat ja tylko mówię, ale większość z was. Zrozumiałem to, że przez przypominanie takiemu osłu, no jak ja, to przez przypominanie trzeba. Naprawdę, przez przypominanie. Ja po prostu nieraz pewne, człowiek ma w ogóle z pamięcią problemy, ale przez przypominanie Bóg zna każdego z nas. I tak jak do Izraela, jak przypominał im, jak mówił, powtarzał i dzięki Bogu za to. Lepiej jest, kiedy chodzi się szybciej, ale po prostu nieraz człowiek jest tak uparty i tak szybko zapomina. Ja dziękuję Bogu za te wszystkie przypomnienia. Chociaż wolałbym, żeby ich naprawdę było mniej. Żeby Bóg się mógł radować tym, że już mam pamięć coraz lepszą. Jak słyszę, to mi dźwięczy w obuszach i pamiętam to przez całe życie. Ale właśnie było Bogu dzięki za to, że przypomina. I to jest właśnie to piękno Ewangelii, że Bóg mówi cały czas do nas na kolejnych. Bo Piotra, Pawła, tych apostołów już nie ma na tej ziemi. Abrahama już kupę lat nie ma. Innych. A teraz my jesteśmy. I Bóg nam po raz kolejny przypomina. I czyni to w taki cudowny sposób. Chwała Bogu za to. Naprawdę jestem szczęśliwym człowiekiem, że po raz kolejny Bóg mi to przypomniał. Chwała Bogu. Amen.